Witam, ja jestem Mike, a to jest pierwszy odcinek Singlecraft, otwierający pierwszy sezon na tym kanale. I na wstępie chciałbym podziękować dwóm osobom i o czymś poinformować. No więc tak, pierwsze to Maćkowi dziękuję za intro. Link do kanału Maciu92, czyli tej osoby, która mi zrobiła intro, macie w opisie. Druga sprawa to jest dziękuję bardzo za awatara, który mi się wydaje jest fajny. Możecie napisać swoją opinię w komentarzach, tak samo jak o intrze. Dziękuję za tego awatara Milenie Lis. Jest on fajny. I nazwa kanału. Nazwa kanału też się zmieniła, ale to o tym informowałem chyba w odcinku informacyjnym, a jak nie, no to dlatego Minecraft Mike, bo będziemy tu grali w Minecrafta, a nie w żadne inne gry. No chyba, że naprawdę będziecie chcieli, no to. I jeszcze czemu nie ma kamerki? No to dlatego, że jestem poza domem, nie mam parawanu. No i głupio by to wyglądało trochę, więc stwierdziłem, odpuśćcie sobie tę kamerkę. Myślę, że to nikomu nie przeszkadza. Kolejna ważna sprawa, no to początek tego sezonu, no to to sobie usunę, bo to mi jest niepotrzebne. Zaczynamy dzisiaj sezon Singlecraft. Nazwijmy sobie świat. Dobrze jest. Jeden. Weaver. I tu sobie muszę wstukać sobie seeda. Seed znalazłem, to jest Amidyst. Bardzo fajna aplikacja do szukania seedów. Ja mam ją na laptopie, nie wiem czy na telefon się da. Raczej nie. No i co? Piszemy. Cztery, pięć, sześć, pięć, jeden. I tak, struktury tak zwykły, no bez cheatów i bez skrzynki bonusowej. Zatem kupowna chwila, 18.23, 19 października 2019 roku. Zaczynamy pierwszy sezon na tym kanale. Pierwszą serię na tym kanale. I poszło. Teraz zrobię cięcie, jak się załaduje, wszystko się wczyta elegancko. To się usłyszymy. Więc jesteśmy już w grze. Jak się spodziewam, szybciej się załadowało niż myślałem. No i co? Standardik, skopanie drzewka. A w międzyczasie, podczas gdy ja będę robił te wszystkie pierwsze rzeczy, tak powiem, i chciałbym zrobić wam takiego, że tak powiem, coś w stylu deala z okazji tych 20 subskrypcji. No to jak będzie pod tym filmem 15 i wyżej łapek w górę, czyli 15+, to macie gwarantowane, że odcinek pojawi się jutro. Jeśli pod tym filmem będzie od 10 do 15 subskrypcji, to film pojawi się w poniedziałek lub we wtorek. Jeśli pod tym filmem nie wbijecie nawet 10 subskrypcji, no to film pojawi się normalnie za tydzień w czwartek. I teraz muszę wyjaśnić jeszcze, czemu nie było filmu w czwartek, bo obiecałem, że będzie w czwartek i nie było. No to dlatego, że miałem problemy, dość duże problemy z OBS-em. Nie wiem, co się działo, ale no nie udało mi się nagrać tych odcinków, zaczął z góry, przepraszam. Jeśli ktoś na nie czekał i no i się nie doczekał, no to jak już mówiłem, przepraszam za to. I tak. Tutaj mam niedaleko, znaczy daleko, niedaleko, w swoim czasie. Znaczy to zależy od tego, ile będę tam szedł. Wioskę. Ja tam na Survivalu no już kilka razy szedłem, bo przyznam wam się szczerze, nagrywam ten odcinek po raz któryś. Ale to w związku z problemami ze dźwiękiem. Zróbmy sobie to. No i mam tę wioskę. I pewnie będzie pytanie, skąd wie, że ona tam jest. No to po pierwsze,
Sprawdzałem to na Amidyst, tej aplikacji, o której wam mówiłem, do specjalnej do szukania seedów. No i właśnie poprzez tą aplikację znalazłem ten seed. Seed mi się wydaje taki wystarczający na wszystkie moje potrzeby tutaj. Takie jest pustynia, jest dżungla, no trochę rzeczy jest, tylko że do tego trzeba trochę iść. Ale nie sprawdzałem, gdzie to jest, tylko sprawdziłem, gdzie jest jedna konkretna wioska, do której się dzisiaj udamy. W niej zamieszkamy i to będzie jako baza tymczasowa. Po główną bazę, no to mam kilka planów, o których wam jeszcze nie powiem. I to zależy też od terenów, które tu będą, bo tak patrząc na mapę i widząc same takie, że tak powiem, kolorki, w sensie, że tu jest pustynia, tu dżungla, no to nie za bardzo jest tak wybrać, gdzie jest najlepsze miejsce do mieszkania. No i w tej wiosce, do której zaraz się udamy, będę chciał się dozbroić, wyposażyć, tak, wszystkie niezbędne itemy, które mi będą potrzebne, żeby po prostu żyć w tej wiosce normalnie. No a z tego, że to będzie wioska, no to będziemy też sobie odświeżać wieśniaków, żeby mieli mending, unbreaking, nie wiem, prota jakiegoś. I myślę, że to wszystko będzie ok. Tę wioskę na pewno sobie jakoś ogrodzimy i będziemy sobie w niej żyć, aż do pewnego czasu, kiedy zdecyduję się, że jestem już wystarczająco gotowy. O, żelazo. Żelazo wykopać trzeba, no. Aż do czasu, kiedy jakby zorientuję się, że jestem już wystarczająco gotowy, żeby pójść na szukanie bazy. No ale z tym też jest jeden, że tak powiem, dylemat. Bo jak wiecie albo nie wiecie, nie wiem, Minecraft 1.16 będzie aktualizacją Netheru. No i moglibyśmy zrobić tak, że do Netheru sobie pójdziemy dopiero, jak wyjdzie jakiś konkretny snapshot albo aktualizacja pełna. A teraz się będziemy bawić na 1.14. Ups, Kejwik tu jest porządny. Kejwik tu jest porządny. No. Kejwiku. Nie wiem, w tym na razie nie będę nic. No tak. Będziemy się bawić tak, że będzie 1.14. Snapshot do 1.15. Potem 1.15. Potem snapshot do 1.16. Więc myślę, że to będzie całkiem spoko. Napiszcie swoją opinię w komentarzach. I do Netheru też nie będziemy szli. No, będzie to trudne, bo nie będziemy mieli jak pozyskać kwarcu. A z kwarcu leci dużo expa. Ale myślę, że damy sobie radę. No nie wiem. To zależy od was. Jak chcecie, żebym nie wchodził do Netheru i dopiero na aktualizację 1.16 na tym świecie wszedł, która mam nadzieję wyjdzie w ciągu do maja 2020 roku, maj, czerwiec. No i wtedy byśmy się udali do Netheru. I myślę, że to by było spoko. No to myślę, że zaraz zrobię cięcie. Udam się do wioski. Jak do niej dotrę, to się usłyszymy, ale to za chwilkę. Teraz jeszcze kuraki pozabijać, no. Żeby mieć co jeść. Też pewnie w wiosce będzie dużo jedzenia. No i też chcę sobie zrobić farmę krówek, żeby mieć nieskończoność jedzenia. No praktycznie nieskończoność. I pełno skóry na książki i te rzeczy. Bo to też by było całkiem spoko, żeby mieć trochę skóry. No co? Ja ruszam do wioski, już wam podaję koordynaty, chwilka. To było minus 700. 70 minus 812. To są koordynaty mojej bazy. Tymczasowej bazy. Podkreślam, tymczasowej. Nie będę tam mieszkać cały czas. No i co? Robię cięcie i widzimy się za chwilę. Także jak możecie zauważyć, już jestem jakby, no, można powiedzieć, za połową. Ale co mnie bardzo niepokoi, robi się noc. A w nocy to tak podróżować moim ekwipunkiem, tak średnio bym powiedział. Więc postaram się jak najszybciej dotrzeć do tego wioski, żeby znaleźć łóżko i się móc skinąć. I to wszystko. Tego zasiadania z wioski jeszcze kawałek, a
Noc. Już za chwilkę. Tak bym powiedział średnio. Wiem, powtórzę się. O nie. No jak ja mam z tej góry tam wejść, no? Minecraft. Halo? No nie. Coś czuję, że to będzie niewypalony początek. Dobrze, bardzo niedobrze. No, owieczki. O nie. Szybko. Crafting. To już jest bardzo blisko. Powiedzcie mi. Dosłownie kawałek stąd. Ale udało się. Ale nie taki zły ten początek. No. Więc dobra, lecimy sobie dalej. Wioska już tuż, tuż. To praktycznie tutaj jest. Ten lasek się przejdzie. A tu jest go niewiele. Nie jestem w wiosce. Jeszcze sobie tam rozstawię jakieś piecyki czy coś. W ogóle jakiś piecyk? Kurde. Nie skoczę tu, bo mi się dużo serduszek. O. Do wody. Dobra. Lecimy do wioski, tam może być jakieś jedzonko. Myślę, że wszystko będzie ok. Ja sobie coś tu zobaczę, bo nagrywa się. Znaczy nie tyle, że się nagrywa, co jest cicho, bo jakby było za głośno, no to by się to też nie fajnie oglądało, a ja on także jak nagrywałem. To było tak głośne, jak niszczyłem na przykład tak trawkę, o. To było takie głośne, że mnie nie było słychać, a jak sobie na przykład przypuśćmy niszczyć czy trawkę, czy więc to musiałem jakoś to było zaradzić. No to, o, widzicie? Tam był wieśniak. Jest wioska. O. Udało się. Teraz tylko jedzenie. To jest druga część misji. Znaleźć jedzenie. Wala to tam raczej jedzenie nie będzie, ale u. Ale w tym domku tutaj już powinno coś być. Trochę lagi, ale to przez to, że domobów tu. Jakie na bogato, super wszystko, no. Wezmę i łóżko. Czemu by nie? I tu jest biblioteczka, tak, ładnie. Ja to się znam na tych nowych domkach, chociaż pewnie nie tak dobrze jak Jimmy. On to się dopiero na Minecrafcie zna. A teraz sobie wejdźmy. Uwaga. I proszę. No nie o to mi chodziło, no. Nie o to. Oj nie. Ale ile achievementów naraz, no. Może nie jest tak źle, no. Wioski teraz nie chcę niszczyć. Jeszcze co? Niszczę sobie to. To. O, bym selektery nadał. Padło ci coś fajnego? Ford 2, no to. O, to nie jest. Nie. Jak to mówią, dupy nie urywa, no. Dobra, odcinek już jest, mam nadzieję. Ale ja bym chciał jeszcze sobie znaleźć domek, w którym będę mieszkał.
To był któryś z tych dwóch? Ten pierwszy chyba. Ogarnę go. I w następnym odcinku chciałbym sobie ogrodzić wioskę i ją dobrze oświetlić. To będzie taki temat główny następnego odcinka. I też pewnie chwilę sobie pokupimy, żeby mieć troszkę węgiel, jelka i tych surowców na potrzebnych na ogrodzenie wioski. Chwilkę sobie też pogram, dosłownie chwilkę, bo ja chcę tu wszystko robić, żeby było widać, że nie cheatuję, że umiem grać uczciwie na survivalu. To sobie tu chwilkę posiedzę i sobie porobię różne rzeczy, ale takie, już mówiłem, mało istotne. O, to jest, o, dobra. Ja bym mieć też wszystkie dwie znaki ogarnięte z tej wioski. Żeby każdy miał jakąś swoją profesję. I niby było fajnie. A tu jeszcze skrzyneczkę umieszczę. Koordynaty już wyłączę, bo one tylko przeszkadzają. I sobie tu tego węgielka. Oszczędnie i tu też jednego węgielka, ok. Jeszcze coś? Tak, jeszcze to. No, ja mówię, przygotuję sobie trochę materiałów na następny odcinek. Bo ten już trwa, już patrzę, chwilka. No. O, to będzie tak z około 20 minut, myślę. Tak dokładnie nie sprawdzę, bo ja to nagrywam w kilku jakby takich apach? Klipach? Nie wiem, jak to na coś mówi. Zróbmy sobie żelazną siekierę. Pościnamy sobie ten drzewek. No, to właściwie pościnam sam go już poza odcinkiem. Przygotuję się troszeczkę na następny odcinek. I w następnym odcinku, jak mówię, wybierzmy się na chwilkę po minerały, dosłownie trochę, żeby tak wstępnie ogrodzić wioskę. I oświetlimy tę wioskę. Tak, ogrodzimy, oświetlimy i wybierzemy się po minerały. Ja sobie powyciągam to z piecyku wszystko. Może jeszcze jeden kurak się przepali. Drugi. No niestety. Tutaj jest kartograf, co nie? Kartograf ma. Tu nie będę nic zniszczył w tych domkach. Poza właśnie skrzynkami, bo skrzynki mi się przydadzą. No i tak jak mówię, jak wyjdzie stabilny snapshot, wtedy sobie na niego może przejdziemy i może zaczniemy na nim grać. Snapshot 1.15 oczywiście. A to już wy musicie zdecydować, czy wchodzimy tu normalnie do Netheru, wbijamy i potem się motamy, żeby znaleźć wszystkie nowości, czy raczej nie i czekamy tutaj po prostu spokojnie do aktualizacji Netheru Minecrafta 1.16. Zdecydujcie w komentarzach. Ja byłem Mike. Chwileczka jeszcze. Tak, ja byłem Mike. To był pierwszy odcinek na tym kanale. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Myślę, że się spodobał. Zostaw łapkę w górę pod tym filmem, subskrypcję. Myślę, że na tym odcinku powiedziałem wszystko, co i jak. Więc ja byłem Mike. To był pierwszy odcinek serii Stinglecraft. Pierwszej serii, pierwszego sezonu. Myślę, że wam się spodobał. Jak już się, wiem, że już się powtarzam. No i trzymajcie się. Do usłyszenia. Do zobaczenia już wkrótce, myślę. Bo myślę, że wbijecie ten cel. Wiecie, 15 łapeczek i macie odcinek już jutro. Więc do zobaczenia, do usłyszenia już wkrótce. Pa, pa.